Dzień doberek. Porozmawiamy dzisiaj o prawach do życia. Ja mam na imię Mariusz, mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Mam nadzieję, że ta pogadanka niedzielna na temat piątego filaru w projekcie Odmładzanie na surowo, czyli naszego podejścia psychicznego, mentalnego do życia, też Ci się spodoba. Bardzo fajnie komentujecie te wszystkie moje spotkania w niedzielę. Parę osób napisało, że to chyba jest najważniejszy punkt tego całego projektu Odmładzanie na surowo. Ja myślę, że każdy punkt jest ważny. Dlatego też projekt jest prowadzony w pięciu jakby filarach. Odżywianie, ponieważ bardzo ważny element naszego życia, który został przegapiony. Jemy, ale tak naprawdę nie odżywamy swojego ciała. Oczyszczanie. Zostawiliśmy wszystko jakby naszemu organizmowi, który obciążony toksynami nie radzi sobie z nadmiarem tego wszystkiego. Sprawność fizyczna. Punkt czwarty. Zaraz wrócę do trzeciego. Sprawność fizyczna, po co to robimy? Większość osób myśli, że sprawność fizyczna to dotyczy tylko sportowców albo osób, które chcą mieć świetną sylwetkę. A tak naprawdę, mam nadzieję, że wystarczająco dużo materiałów już obejrzałeś na ten temat, że to nie chodzi tylko o sportowców, to chodzi o wszystkich, to chodzi o Ciebie, żebyś był sprawny fizycznie do końca swoich dni, żebyś nie musiał chodzić o lasce, czy pchać przed sobą wózka, czy żeby ktoś Cię musiał wozić na wózku. Piąty filar to jest sprawność umysłowa, czyli to tak, jak postrzegamy świat. I tutaj w tym filarze nakręciłem już naprawdę dość sporo filmów. Każdy jest troszeczkę z innej strony podchodzi do naszego zdrowia. Dzisiaj chcę właśnie porozmawiać o podziałach i o tym, jak to dostaliśmy życie. Taką wartość, którą nazywamy życie, taki przywilej jakby, z którym też wiążą się pewne obowiązki. Chciałbym dzisiaj też o tych obowiązkach porozmawiać. No i filar trzeci, który troszeczkę chcę z innej strony, żebyśmy w tym roku, żebyśmy się troszeczkę inaczej temu filarowi przejrzeli, to jest naprawianie. W filarze trzecim dzielimy się z Wami informacjami, w jaki sposób naprawia się nasze ciało. Czymś, co zostało przeoczone, zostało pozostawione jakby pozostawione poza naszą nauką, nie uczy się nas, w jaki sposób możemy pomóc naszemu ciału się naprawić, ale tak naprawdę najważniejsze w trzecim filarze jest to, że naprawianie odbywa się niezależnie od tego, czy chcesz, czy nie, bo naprawianie jest zbudowane, jest to mechanizm naprawiania w nasz organizm. To jest ten pierwiastek, o którym mówiłem dwa tygodnie temu, tydzień temu, jest to pierwiastek Boga. Jest to ta iskierka życia. Jest to coś, co powoduje to, że nasz organizm się odnawia. Że on cały czas doprowadza, chce dążyć do homeostazy. A dzisiaj filar piąty i porozmawiamy dzisiaj o prawach. O Twoich prawach, o moich prawach, o prawach wszystkich istot na Ziemi. Ty też otrzymałeś ten ogromny przywilej, aby żyć, ale dlaczego myślisz, że masz większe prawa niż inni? Dlaczego założyłeś, że masz większe prawa niż inni? Być może tego nie założyłeś, być może podchodzisz do życia troszeczkę inaczej, ale będę się do Ciebie w ten sposób zwracać, bo może gdzieś tam jest jakiś element, który został jeszcze przeoczony w Twojej drodze do zdrowia. Otrzymałeś przywilej wzięcia udziału w czymś magicznym. Życie. Magiczna rzecz. Czymś, coś tak niezrozumiałe tak naprawdę dla ludzi jeszcze do tej pory. Coś, co jest w nas. To jest ten pierwiastek życia. To jest mechanizm, który wprowadza nasze ciało cały czas w ruch, który budzi nas codziennie rano, wybudza nas ze snu i daje nam energię do życia. Daje nam tą możliwość spotkania się na przykład w tym momencie i Ty rozumiesz, co ja mówię, rozmawiamy w tym samym języku, masz uszy, ja mam buzię, rozmawiamy, porozumiewamy się. Te mechanizmy są nieznane jeszcze ludzkości i pewnie długo, długo jeszcze nie zostaną poznane. Jest to ta mistyka, jest to ta magia życia. Magia życia, którą tak łatwo komuś zniszczyć albo odebrać. Bo dlaczego myślisz, że... Może nie, bo tak jak powiedziałem, może nie ty, ale będę się zwracał do ciebie bezpośrednio. Dlaczego myślisz, że masz prawo do tego, żeby odebrać to prawo życia innym istotom? Dlaczego myślisz, że masz do tego prawo? Dlaczego masz taki przywilej? Dlaczego zostało ci wprogramowane, że masz przywilej bycia kimś lepszym? Mam nadzieję, że już rozumiesz, że żadna osoba, że nikt tak naprawdę na świecie, a tutaj przede wszystkim zwracam się do kobiet, że żadna kobieta nie urodziła się na tej ziemi, żeby służyć jakiemukolwiek mężczyźnie. Nie ma żadnej kobiety na świecie, która urodziła się po to, żeby służyć jakiemuś mężczyźnie. Nazywamy to seksizmem, tak? Seksizm, który jest stosowany na świecie, w różnych miejscach na świecie, gdzie to kobiety muszą służyć mężczyźnie. Przecież kobieta i mężczyzna otrzymali takie same prawo do życia. Mam nadzieję, że to rozumiesz. A czy rozumiesz takie założenie, że nie tylko najstarszy mężczyzna w rodzie jest najważniejszy?
Bo nie wiem, czy wiesz, że kiedyś tak było, że najważniejszym członkiem rodziny był najstarszy mężczyzna. I kiedy najstarszy mężczyzna odchodził, to ten najstarszy z młodszych przejmował obowiązki i był tym najważniejszym. To się nazywa patriarchat, czyli następny sposób, następna naklejka, następny sposób życia, który został na nas nałożony. A czy rozumiesz, że kolor skóry nie decyduje o tym, czy jesteśmy dobrym czy złym człowiekiem? Czy rozumiesz to, że kolor skóry nie rozróżnia nas, że daje nam takie same prawo do życia i to, że żeśmy się akurat w takim kolorze skóry urodzili, to jest może przynależność do danego miejsca na świecie, a nie do tego, czy jesteśmy dobrym czy złym człowiekiem? Bo jeśli uważasz odwrotnie, to my nazywamy to rasizmem. Rasizm bardzo mocno wpłynął na oblicze tego świata. Rasizm, kolonializm, wywożenie Murzynów jako niewolników. A wiesz, że kiedyś Polacy też byli niewolnikami? Zanim jeszcze Murzyni byli niewolnikami, to Polacy byli niewolnikami. Byli wywożeni do Ameryki Południowej, żeby dla pierwszych rodów Rockefellerów służyć tam jako służący. Jako niewolnicy pracować na gospodarstwach, które powstawały wtedy, kiedy to Rockefellerowie, czy Rothschildzi, przepraszam, nie Rockefellerowie, pomyliłem nazwiska, Rothschilds. Rothschilds budowali swoje imperium w Ameryce Południowej, hodując różnego rodzaju pokarmy, którymi później zalewali Europę, typu ziemniaki, typu jakieś tam pomidory, typu jakieś tam rzeczy, które zostały przewiezione. Polacy kiedyś byli niewolnikami, byli wywożeni właśnie w tamte miejsca. Co ty myślisz? Jak to odbierasz? Jak się z tym czujesz? Bo to jest rasizm, to jest podział, to jest coś, co dzieli nas na lepszych i gorszych ludzi. A słyszałeś o czymś takim jak podział na stany rodowe albo kasty? W Indiach kasty nadal istnieją. W Indiach są kasty, gdzie jest taka, powiedzmy, przynależność taka rodowa i w zasadzie nikt się do tych kast nie może dostać. A co z tym, że człowiek jest istotą nadrzędną? Co ty myślisz? Czy myślisz, że to się różni czymś od tych podziałów, o których wspomniałem wcześniej? Czy myślisz, że to czymś odbiega od tych podziałów, które powiedziałem wcześniej? Czy słyszałeś o czymś takim jak speciesyzm, czyli gatunkowość? Założenie ludzkiej wyższości prowadzącej do wykorzystywania zwierząt. Człowiek założył sobie, że jest tą istotą, która jest bardziej inteligentna, jest bardziej mądra i tak dalej, i tak dalej. I po prostu może teraz wykorzystywać zwierzęta do swoich własnych widzimisię. Chce im dać życie, to im daje życie. Chce im odebrać życie, to im odbiera życie. Chce je zjeść, to se zjada. Bo człowiek jest najważniejszy. Nazywamy to gatunkowizm. Zostaliśmy podzieleni. Zostały nam wprowadzone jakieś fałszywe informacje. Myślę, że ten umysł nasz jest na tyle taki jak gąbka działa, że można wprowadzić w nas różne programy. Te programy są z nami od lat. Ja nie wiem, kto te programy wprowadził, ale te programy są bardzo dalekie od Boga. Te programy bardzo daleko, bardzo mocno odsuwają nas od Boga. Ja ostatnio mówię dość sporo o Bogu, ale chciałbym Ci powiedzieć, że ja nie mówię o żadnej religii, ja mówię o Bogu, o tym, żebyś mógł odnaleźć Boga w sobie i zrozumieć to, że Pan Bóg, czyli to, co jest w Tobie, nie dzieli nas na rasy, nie dzieli nas na kasty. Wszyscy jesteśmy równi. Chciałbym Cię do tego zachęcić, żebyś poszukał tej równości, tej jedności, tej takiej idei bycia. Dziękowania z jednej strony za życie, za ten dar, który otrzymaliśmy, a z drugiej strony takiej odpowiedzialności, wzięcie odpowiedzialności, nie zwalanie na innych. Bardzo często jest tak, że wpisujecie w swoich komentarzach: Mariusz, to inni. A co Ty zrobiłeś, żeby Ci inni nie myśleli w taki sposób, jak mówię w tym momencie? Co Ty na to, żeby zrozumieć, że my wszyscy możemy żyć w harmonii? Że wszystko na świecie może żyć w harmonii. Ale w tym samym czasie możemy zadbać dalej o siebie. To nie chodzi o to, tutaj nie ma żadnego pozbywania siebie żadnych praw i przyjemności. A wręcz przeciwnie, to jest naprawdę świetny sposób na życie. Szukanie harmonii, szukanie jedności, szukanie życia i Boga we wszystkim, co żyje i się rusza, i nie odbieranie sobie praw nawzajem. Jeśli jesteś przeciwny temu, że jeśli jesteś przeciwny seksizmowi, jeśli jesteś przeciwny rasizmowi, jeśli jesteś przeciwny patriarchatom, jeśli jesteś przeciwny kastom, stanom i podziałom ludzi na świecie, to zachęcam Cię do tego, żebyś odkrył również
swój sprzeciw przeciwko gatunkowizmowi, przeciwko temu, co zostało nam wprogramowane. Ja nie sądzę, że dostaliśmy prawo do tego, żeby zniszczyć całą Ziemię, bo nam się tak podoba, bo taka jest nasza przyjemność. A później co nam zostanie? Nic nam nie zostanie. Zostanie nam to, że staniemy na samej górze i powiemy, człowiek jest najważniejszy. Ale dlaczego? Dlaczego tak myślisz? Mam nadzieję, że myślisz troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że życie, które otrzymałeś, ten dar, który otrzymałeś, wykorzystasz właściwie. A nie na zasadzie tego, że dostałeś jakieś prawo do tego, żeby odebrać komuś życie. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. A jeśli jeszcze nie, to zachęcam Cię do tego, żebyś przejrzał ten film raz jeszcze. I żebyś może zajrzał troszeczkę głębiej. Żebyś poszukał po prostu właśnie tej harmonii w sobie. Tego życia w harmonii ze światem, który nas otacza. Życie, które nam zostało dane. Poszukajmy harmonii, jest zupełnie inaczej. Harmonii ze wszystkimi istotami. Ze wszystkimi. Zero podziałów. Zero podziałów na kobieta, mężczyzna. Zero podziałów na czarny, biały. Zero podziałów na najstarszy mężczyzna w rodzie. Zero podziałów na ja jestem człowiekiem, a ty jesteś tylko zwierzęciem. I mogę zrobić z tobą wszystko, co mi się żywnie podoba. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. My to już dawno zrozumieliśmy. Dzięki temu jest nam troszeczkę łatwiej. Jest nam troszeczkę łatwiej żyć. Bez żadnych ustępstw. Bez żadnej utraty przyjemności z życia. Wręcz przeciwnie. Gwarantuję ci, że ten sposób na życie jest dużo przyjemniejszy. Dużo przyjemniejszy. Naprawdę ciekawszy. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym wideo. Podziel się z innymi. Może komuś też się spodoba. Trzymaj się. Cześć.